Dzień dobry, nazywam się Bartosz Majewski, to jest audycja o nazwie Interesy, a konkretnie jej odnoga literacka. Omawiamy w niej wartościową literaturę, która pomoże Wam stać się lepszymi przedsiębiorcami. Zamierzam cytować sporo autorów, ale nie po to, żeby streszczać Wam literaturę, a raczej, żeby dać Wam możliwość zobaczenia jakiejś pozycji moimi oczami. I dzisiaj weźmiemy na warsztat książkę o kulturze Netflixa i jego spojrzeniu na zarządzanie. Pozycja nazywa się Gdy regułą jest brak reguł, a podtytuł brzmi Netflix i filozofia przemiany. Napisali ją pani profesor na INSEAD Business School Erin Meyer i założyciel oraz prezes Netflixa Reed Hastings. Książka została wydana w 2020 roku, także w Polsce. Jej polskim wydawcą jest Znak, który zasługuje na pochwałę, bo tłumaczenia są bardzo dobre, a książkę wydano niecałe 3 miesiące po amerykańskiej premierze. Zwracam na to uwagę, bo dzięki temu polscy czytelnicy nie są specjalnie spóźnieni względem nowości wydanych za oceanem. Czyli można. Lojalnie ostrzegam. Ta książka jest radykalna. Nawołuje do głębokich zmian i postuluje podejście do zarządzania organizacją mocno odmienne od standardowego. W Polsce organizacje chcące uchodzić za progresywne często podchodzą do samych siebie w sposób powierzchowny i punktowy. Takie organizacje wprowadzają na przykład 4-dniowy tydzień pracy, albo 6-godzinny dzień pracy, albo nielimitowane polityki urlopowe. Autorzy książki, o których chcę Wam powiedzieć, przekonują nas do tego, że na wszystkie tego typu inicjatywy należy spoglądać systemowo i wprowadzać je sekwencyjnie. Przechodząc do książki, autorzy opisują restrukturyzację, którą Netflix przeprowadził w 2001 roku, bliźniaczo podobną zarówno pod kątem przebiegu, jak i skutków do tej, którą zrobiliśmy w marcu 2020 roku w Kazbek. Cytując. A potem, wiosną 2001 roku, uderzył kryzys. Pękła pierwsza bańka internetowa, dziesiątki firm z tej branży, tak zwanych dotcomów, upadły i znikły. Wszystkie inwestycje venture capital skończyły się jak nożem uciął, a my nagle nie byliśmy w stanie zdobyć dodatkowych funduszy potrzebnych do prowadzenia firmy, która jeszcze nie przynosiła zysków. Morale w biurze było niskie i jeszcze miało spaść. Musieliśmy zwolnić 1/3 pracowników. Usiedliśmy z Markiem i Patty McCord, która przyszła ze mną z Pure Software i była szefową HR, żeby przeanalizować wkład poszczególnych osób w funkcjonowanie firmy. Nie było wśród nich żadnych ewidentnie kiepskich pracowników. Podzieliliśmy więc zespół na dwie grupy. 80 osób osiągających najlepsze wyniki, które zatrzymamy w firmie, i 40 radzących sobie nieco gorzej, z którymi się pożegnamy. Horror. Tego typu momenty są jednymi z najgorszych w karierze zarządzającego. Sam miałem okazję przechodzić coś takiego tylko 2 razy, z czego raz w roli prezesa, ale pomagałem zarządzającym w tego typu sytuacjach wielokrotnie później. To nie jest przyjemna praca. Nawiasem mówiąc, zwróciliście uwagę, że w książce wydanej w 2020 roku pada sformułowanie pierwsza bańka internetowa? Zupełnie jakby autorzy dawali nam do zrozumienia, że puchnie gdzieś jakaś druga bańka internetowa. Ciekawe, prawda? Co było potem, dowiadujemy się kawałek dalej, gdzie autorzy piszą tak. Nadszedł dzień zwolnień. Zgodnie z przewidywaniami przebiegał okropnie. Zwalniani pracownicy płakali, trzaskali drzwiami i krzyczeli z frustracji. Do południa było po wszystkim, a ja czekałem na drugą część burzy. Gwałtowną reakcję pracowników, którzy zostali. Jednak mimo łez i widocznych oznak smutku, panował spokój. A później, w ciągu kilku tygodni, z powodu którego początkowo nie rozumiałem, atmosfera zdecydowanie się poprawiła. Cięliśmy koszty, właśnie zwolniliśmy 1/3 pracowników, lecz biuro kipiało od energii, pasji i pomysłów. Kilka miesięcy później przyszły święta. Odtwarzacze DVD okazały się popularnym prezentem gwiazdkowym, a na początku 2002 roku nasza wypożyczalnia wysyłkowa znowu zaczęła się rozwijać. Nagle mieliśmy znacznie więcej pracy i o 30% mniej zatrudnionych. Ku mojemu zdumieniu, tych samych 80 osób wyrabiało się ze wszystkim, pracując z jeszcze większą pasją niż przedtem. Ten sam efekt, co w Netflixie, wystąpił w Kazbek 90 dni po restrukturyzacji w 2020 roku.
ten sam efekt widziałem wielokrotnie u klientów. To samo przyniosła niedawna restrukturyzacja w Facebooku czy Meta. Ale to na pewno jest przypadek, a nie reguła rządząca światem. Prawda? Autorzy charakteryzują to, co się stało, jako zagęszczenie talentów w firmie. Osiągnięcie pewnego poziomu koncentracji talentów powoduje, że skokowo wzrasta efektywność w przeliczeniu na jednego pracownika. To jest pierwszy krok. Ponieważ utalentowani ludzie lubią otrzymywać feedback i być dobrze poinformowanymi, wtedy jest dobry moment na postawienie na szczerość i transparencję, wewnętrznie oczywiście, co powoduje, że efektywność wzrasta dalej. Transparencja jest więc krokiem drugim. I dopiero wtedy można rozluźnić kontrolę nad sytuacją, bo utalentowani, poinformowani pracownicy nie potrzebują na przykład polityk urlopowych czy zatwierdzania pewnych kategorii wydatków, co stanowi krok trzeci. Widzicie sekwencję? Jakże inne podejście od jutro wprowadzamy nielimitowane urlopy, co bez odpowiedniego zagęszczenia talentów w firmie może zakończyć się po prostu źle. Jedną z norm kulturowych w Netflixie jest zarządzanie przez kontekst. Jej stosowanie opisuje historia Adama Del Neo, który będąc w roli dyrektora do spraw oryginalnych programów dokumentalnych wspólnie ze swoim szefem Tedem Sarantosem zastanawia się, ile ma zapłacić za prawa do filmu Ikar. Co ciekawe, Sarantos został krótko później co-CEO Netflixa. Adam tak wspomina tą rozmowę. Może podbijemy do 3,75 miliona albo 4 milionów, ale to olbrzymia suma za dokument. Kompletnie by to przewartościowało rynek, powiedziałem, czekając na reakcję Teda. Ted spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział: no dobra, ale czy to ten? Zaznaczył w powietrzu znak cudzysłowu, jak gdyby chciał podkreślić, że to coś ważnego. Czułem rosnącą tremę. Dla mnie to był ten, ale czy dla niego? A ty jak myślisz, Ted? Zapytałem. Ruszył w stronę drzwi. Najwyraźniej nie miał zamiaru odpowiadać na to pytanie. Posłuchaj, zaczął. Nieważne, co ja myślę. To ty jesteś facetem od dokumentów, nie ja. Tobie płacimy, żebyś podejmował takie decyzje. Ale zastanów się, czy to ten, czy to będzie totalny hit, czy nominują go do Oscara jak Super Size Me albo Niewygodną Prawdę? Jeśli nie, to taka suma jest za wysoka. Ale jeśli to ten, jeden jedyny i niepowtarzalny, powinieneś zapłacić tyle, ile będzie trzeba, 4,5 miliona, 5 milionów, jeśli to ten, zdobądź go. To ty jesteś facetem od dokumentów, nie ja, tobie płacimy, żebyś podejmował takie decyzje. Jak dużo znacie zarządzających, którzy oparliby się pokusie i nie uwolnili współpracownika od odpowiedzialności za kluczową decyzję? No ale Ted Sarantos to potrafi, bo sam zdecydował o tym, że Netflix da zielone światło do produkcji House of Cards bez konsultacji z Reedem Hastingsem, założycielem Netflixa, CEO i autorem tej książki. Hastings dowiedział się o House of Cards po fakcie. Ikar oczywiście okazał się być tym filmem. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to warto. Myślę, że ten fragment bardzo dobrze pokazuje, jak w praktyce działa Netflixowa kultura wolności i odpowiedzialności. Fajnie pokazuje to też inny fragment, który chciałem wam zacytować. Jakiś czas temu Sheryl Sandberg z Facebooka przez jeden dzień towarzyszyła mi w pracy, mówi Reed Hastings. Była na wszystkich moich zebraniach i spotkaniach indywidualnych. Robimy czasem coś takiego z innymi menedżerami wysokiego szczebla w Dolinie Krzemowej, żeby uczyć się, oglądać się nawzajem w akcji. Kiedy później podsumowywaliśmy z Sheryl wspólny dzień, powiedziała: niesamowite było to, że spędziłam z tobą cały dzień, a ty nie podjąłeś ani jednej decyzji. Wyobrażacie sobie? CEO, który przez cały dzień, pełen spotkań, nie podejmuje żadnej decyzji. Wiadomo, sterowaniem takim wielkim okrętem jak Netflix to coś innego niż pływanie żaglówkami, który to sport uprawia większość z nas. No ale nadal jest to imponujące, jak bardzo pełnomocni mogą być podwładni topowych menedżerów tej firmy. Mocno polecam wam tę książkę, jeżeli szczególnie jesteście menedżerami, którzy starają się odbiurokratyzować swoją organizację. Jeśli pragniecie więcej wolności i odpowiedzialności, to może być coś dla was, bo ta książka może stanowić punkt odniesienia względem, którego będziecie się orientować w tym, jak zarządzacie. Oby tylko nie jedyny. Mógłbym tak jeszcze długo, ale tutaj postawmy kropkę.
bo nie chcę streścić wam całej książki, tylko zachęcić was do jej przeczytania. Jeszcze raz. Erin Meyer, Reed Hastings. Gdy regułą jest brak reguł. Serdecznie polecam wam tą pozycję. Do następnego odcinka.